Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie preparatowi aktywnej paście, który powstał na potrzeby skór przede wszystkim z trądzikiem młodzieńczym, z trądzikiem dorosłych, a także dla osób, które z różnych względów miewają problemy z wypryskami i różnego pochodzenia problemami skórnymi, które wymagają gojenia, zredukowania stanu zapalnego, pomocy w wyprowadzeniu danej zmiany skórnej i doprowadzeniu jej jak najszybciej do wygaszenia i wygojenia. Zacznę może od tego, na jakich poziomach preparat będzie nam pomagał i dlaczego. Ma on przede wszystkim właściwości przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, ogranicza rozwój i żywotność Cutibacterium acnes, czyli będzie działał powierzchownie oraz na poziomie aparatu gruczołu łojowego i mieszka włosowego, stabilizując, regulując wydzielanie sebum, regulując keratynizację. Działa także przeciwbólowo i przeciwobrzękowo, co ma istotne znaczenie w momencie powstawania większych cyst czy takich zmian skórnych o charakterze delikatnie naciekowym. I będzie także delikatnie złuszczał oraz odblokowywał ujścia aparatu włosowo-łojowego poprzez zredukowanie zaskórników. Co znajduje się w aktywnej paście? Są to w większości składniki o potwierdzonym działaniu i skuteczności, które wykorzystujemy także w innych preparatach, ale tutaj jako pierwszym został wykorzystany składnik o nazwie SIG-1459. Są to analogi izoprenylocysteiny, czyli IPC, czyli klasa małych cząstek przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych. Jest to najnowsze technologicznie osiągnięcie w walce ze zmianami właśnie na podłożu bakteryjnym czy zapalnym i ma on udowodnioną skuteczność przede wszystkim w przebiciu w swoich właściwościach wiodących dotychczas substancji aktywnych o tym samym działaniu, czyli będzie on działał o wiele skuteczniej i o wiele lepiej od substancji, które do tej pory na rynku kosmetycznym były uznawane za najbardziej skuteczne właśnie w walce z tymi problemami skórnymi. Mamy tutaj także kwas salicylowy, doskonale znany i lubiany właśnie ze względu na właściwości przeciwkomedogenne, czyli odblokowujące tutaj ujście i regulujące, czyli funkcji zapobiegawczo. I dzięki temu, że kwas salicylowy tak doskonale penetruje aż do samego mieszka włosowego, będzie on dawał nam zwiększenie przenikalności dla kolejnych składników aktywnych, które w preparacie się znajdują, czyli będzie takim, można powiedzieć, promotorem przenikania. Ma on także właściwości rozjaśniające, delikatnie złuszczające, więc także odblokowujące ujścia gruczołu. Będzie on także, rozjaśniając przebarwienia, niwelował widoczność miejsc, w których ten stan zapalny zachodził, co jest bardzo ważne, ponieważ bardzo często właśnie konsekwencją trądziku są przebarwienia pozapalne, które zostają na skórze o wiele dłużej niż sama zmiana występowała. I często spędzają one sens powiek wielu osób, które właśnie z trądzikiem się borykają. Tutaj, aby przyspieszyć regenerację właśnie tych przebarwień pozapalnych, czy zwiększyć regenerację, zadziałać przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, stabilizująco, zastosowaliśmy także składnik, który jest jednym z wiodących w naszej marce, jest to kolostrum. Kolostrum standaryzowane pod najwyższe standardy kosmetologiczne zawiera w sobie laktoferynę, lizozym, laktoperoksydazę, które wpływają destabilizująco na ściany bakterii, będą
wskazywały działanie przeciwgrzybicze, a także hamują produkcję mediatorów cytokin, powodujących stany zapalne, czyli będą nam ten stan zapalny hamowały, działały immunomodulująco. Kolostrum pomaga także przyswajać żelazo, dzięki temu będziemy miały o wiele lepsze właściwości gojenia się tkanek. A jeżeli mamy tkankę, która się lepiej dotlenia, o wiele szybciej angiogeneza, która wytwarza nową sieć naczyń, powodując przebarwienie pozapalne, będzie w stanie nam te naczynia stamtąd zabrać, czyli szybciej rozjaśnić, ponieważ spełnią one szybciej swoją funkcję dotlenienia i dostarczenia swoich składników aktywnych. Dlatego też ważne, aby naczynia krwionośne zostały jak najbardziej wspierane i odciążane w swojej funkcji. I tutaj na przykład będzie ogromny wpływ na tego rodzaju pomoc miała kamfora. Kamfora, znana od wieków z właściwości antyseptycznych, zmniejsza obrzęki i pobudza mikrocyrkulację. Co to dla nas znaczy przy łagodzeniu zmian trądzikowych? Przede wszystkim zmniejszy ona bolesność, bo dzięki temu, że zmniejszy obrzęk stanu zapalnego, który wytworzył się ze względu na namnażające się bakterie, z którymi radzi sobie już SIK, kwas salicylowy i kolostrum, redukujemy stan zapalny, ale dzięki właściwościom poprawiającym mikrocyrkulację, czyli ta krew, która napływa, nie utyka od obrzęku, tylko wymienia się cały czas prawidłowo i dostarcza nowych składników wspomagających regenerację i wygaszających ten stan zapalny, redukując swoją objętość, ta zmiana przestaje uciskać na sąsiadujące ciałka czuciowe i zakończenia układu nerwowego, które w skórze znajdują się w różnych postaciach. Dzięki redukcji obrzęku, czyli poprawie mikrocyrkulacji, jesteśmy w stanie zmniejszyć dolegliwości bólowe tej zmiany, a wiemy, że takie zmiany potrafią naprawdę bardzo mocno dawać się we znaki w ciągu dnia czy nawet w nocy. I tutaj sama kamfora ma także właściwości delikatnie, czasowo odrętwiające zakończenia nerwowe, dzięki czemu będzie nam tę zmianę znieczulać. Przyniesie to komfort i zmniejszy bodźcowanie do mózgu poprzez układ nerwowy, który wywołuje wtórny stres i napędza z powrotem stan zapalny. Mamy tutaj także witaminę F w postaci octanu tokoferylu. Witamina F budowuje się w struktury błon, w struktury cementu międzykomórkowego, zabezpieczając nam barierowość, czyli mimo tego, że użyjemy składników, które będą porządkowały nam mikroflorę, redukowały stan zapalny, dodatkowo zadbamy o odpowiednią barierowość. Tutaj jeszcze za chwilę wspomnę o tym przy kolejnych składnikach, dlaczego to jest takie ważne. Ale sam octan tokoferylu jest przede wszystkim bardzo silnym antyoksydantem i będzie pilnował nam w skórach dojrzałych także właściwości przeciw przyspieszeniu starzenia, czyli będzie to anti-age, a także jako antyoksydant znacząco reguluje stan zapalny wywoływany przez uwalnianie toksyn przez bakterie. Kolejnym bardzo istotnym składnikiem, zanim powiem o tej funkcji naprawczej, bariery, zmiękczaniu i dlaczego tutaj jeszcze jest to taki istotny element tego preparatu, wspomnę, że jednym z głównych, pierwszych na liście INCI składnikiem jest tlenek cynku. Tlenek cynku znany jest ze swoich właściwości gojących, kojących, przeciwbakteryjnych, przeciwdrobnoustrojowych, ale przede wszystkim cynk uczestniczy w budowie ponad 300 enzymów w naszej skórze, dzięki czemu będzie usprawniał procesy gojenia, procesy naprawcze i o wiele szybciej łagodził stan zapalny, a także rozjaśnił dzięki temu właśnie przebarwienia pozapalne. Dlaczego wspomniałam, że ta funkcja barierowa jest tutaj tak istotna?
Jeszcze wrócę, przypomniało mi się na temat octanu tokoferylu. On także ma właściwości wzmacniające ściany naczyń krwionośnych, czyli jeżeli usprawniamy sobie przepływ, mikrokrążenie, a dodatkowo mamy szczelniej, bardziej szczelne ściany naczyń, mamy o wiele lepsze celowane działanie w danym punkcie, niż gdyby te naczynia były rozluźnione i ta treść z nich rozchodziłaby się gdzieś do tkanek sąsiadujących, powodując wtórne obrzęki, uszczelniając, zmniejszamy i redukujemy właśnie ten obrzęk i stan zapalny, także dzięki octanowi tokoferylu. Funkcja barierowa dzięki składnikom takim jak Lipex She Light czy Emulgate.pl, czy także oleju oliwkowym, są to składniki, które będą wbudowywały się w strukturę naskórka, zabezpieczały od zewnątrz, tworząc delikatne właściwości podobne do okluzji, dzięki czemu cynk, który bardzo często wysusza, czy inne składniki jak kwas salicylowy, które też znane są z właściwości regulujących, ale często aż do wysuszenia, nie będą nam tej skóry w stanie wysuszyć. A jeżeli skóra nie ma zwiększonej transepidermalnej ucieczki wody, nie ma szans na to, aby stracić swoją homeostazę, jeżeli chodzi właśnie o poziom nawilżenia, a dobre nawilżenie jest kluczem do prawidłowej wymiany informacji między komórkami. Tylko uwodniona skóra jest w stanie funkcjonować prawidłowo, dlatego to takie ważne, aby nie tylko wysuszać zmiany, zmniejszać, ograniczać czy ograniczać łojotok, ale także dostarczać substancji, które będą nam zastępowały ten łój, który jest z jakiegoś powodu nieprawidłowej w nieprawidłowej formule, ma nieprawidłowy skład, najczęściej ze względu na dietę. Tutaj na przykład olej oliwkowy będzie nam uzupełniał te nienasycone kwasy tłuszczowe i robił dobrą robotę za ten gruczoł, którego funkcję wyciszamy, ponieważ pracuje nieprawidłowo. I dostarczając niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, działamy także silnie przeciwzapalnie, a także przeciw peroksydacji lipidów, poprawiając koloryt skóry. Lipex She Light, o którym wspomniałam wcześniej, jest estrem masła She. Jest ono bogate w witaminy A i E, więc wspiera funkcję regeneracji, a także utrzymuje odpowiednie nawilżenie. Jest to emolient, który będzie nam dawał takie uczucie miękkości i gładkości, a Emulgate.pl jest to innowacyjny, naturalny składnik, delikatnie wpływający też emulgująco. Jest on biomimetyczny, naśladuje swą budową lamelarną strukturę lipidów naskórka, więc będzie także się zachowywał zabezpieczająco barierę i ograniczająco ucieczkę wody. Wiecie już w takim razie, dlaczego ważne jest, aby równowaga pomiędzy wydzielaniem, działaniem antyseptycznym, przeciwgrzybiczym, ograniczającym, a utrzymaniem prawidłowej homeostazy jest tak ważna i dlaczego ten preparat jest właśnie tym wyjątkowym. Dzięki zachowaniu proporcji odpowiedniego funkcjonowania skóry, a jednocześnie wspomagania w ograniczeniu stanu zapalnego, obrzęku, bólu, mamy świetny produkt, który będzie znajdował zastosowanie we wszelkiego rodzaju problemach na tle właśnie bakteryjnym, grzybiczym, zaburzonego wydzielania, odbudowy, gojenia, a także o właściwościach dodatkowo przeciwbólowych, które mogłoby się wydawać, że są błahym problemem, ale jeżeli ktoś miał kiedykolwiek jakąś bolesną zmianę, na pewno wspomina ten czas i zapadł on w pamięci, dlatego warto sobie też ten komfort życia poprawiać także i na takich poziomach. Preparat jest dostępny w dwóch pojemnościach. Pierwsza pojemność 75 ml dla gabinetów kosmetologii i medycyny estetycznej i preparat 15 ml do użytku domowego. Jak stosujemy? Aktywną pastę w gabinecie 2 do 4 doz preparatu bezpośrednio na oczyszczoną skórę w procedurze numer
jeden w programie numer jeden, czyli trądzikowym, ewentualnie w zmianach w trądziku różowatym można też się delikatnie tutaj tym preparatem wspomóc w programie numer 4, a także w terapii fotodynamicznej w programie przeciwtrądzikowym. I 15 do 20 minut trzymamy jako maskę, zmywamy i nakładamy kolejny dedykowany preparat. A aktywną pastę w domu stosujemy na zasadzie punktowego preparatu ograniczającego stan zapalny, gojącego i o pozostałych właściwościach, które wcześniej wspomniałam, lub możemy go zastosować jeden lub dwa dni jako maskę na całą skórę twarzy, jeżeli problem jest szerszy, obejmuje większy obszar i także preparat należy zmyć. Bardzo dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Osoby, które są zainteresowane współpracą z marką, wprowadzeniem aktywnej pasty do swojego gabinetu bądź poszerzeniu swojej oferty o pozostałe preparaty, zapraszam na www.estgen.pl oraz do dystrybutorów regionalnych. A osoby zainteresowane zakupem preparatu do pielęgnacji domowej czy zabiegami zapraszam do gabinetów współpracujących z marką. W dzisiejszym odcinku żegnam się z Wami. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.